Witajcie, drodzy widzowie, z tej strony Jegłen, który jest wam znany, a także mój nowy kolega, współkomentator, Emil. Emilu, jesteś tam? Wiem, że Emil zdjął słuchawki, ponieważ nie chciał dostać zawału od mojego krzyku bitewnego. Tak, jestem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału MSarka, także MSarka, bo to też wyląduje na YouTubie i u mnie i zapewne u Jegwena też, więc będziemy się lać, kto dał radę więcej, kto ma więcej odtworzeń. No i zaczynamy, mecz to jest... Co to jest za mecz? To ty może przedstaw czerwonego gracza, a ja przedstawię fioletowego. Czerwony gracz to i ma na imię Dawid, pochodzi, nie mam pojęcia skąd, gra rasowym teranem, udało mu się wygrać z Idrą, oglądałem to, nagrałem, streamowałem, Idra się wściekł. Gra, czy jest to z teamu Maestro Play, któremu dzisiaj ja i tutaj oczywiście Maestro pozdrawia rodziców, któremu ja kibicuję. Natomiast w prawym górnym rogu spawnuje się nie kto inny jak Maestro, jako fioletowy Protoss. Maestro, nie mam pojęcia kim jest prywatnie, natomiast jest na pewno bardzo dobrym graczem StarCrafta. Tak widzieliśmy wcześniej, mówił Emil o tym, że Idra zrage'ował po tym jak przegrał z rasowym. No szczerze mówiąc, Idrze dosyć często zdarza się zrage'ować, to nie jest nic nowego. Nie, no co ty, naprawdę? Idrze no, zdarza się zrage'ować? Tak słyszałem, wiesz, czytałem na Team Liquid. Nie, no to jest, nie ściemniesz, na pewno nie. W każdym razie widzimy od obu graczy takie dosyć standardowe, póki co openingi, nic nadzwyczajnego, żadnego proxy. Czasem widziałem MVP, ma bardzo ciekawe taktyki, kiedy stawia baraki na low groundzie, a przypomnę, że gramy na mapie Tal'Dorei Maltar. Tutaj na low groundzie stawia sobie baraki, potem tymi barakami wlatuje z powrotem do swojej bazy, dzięki temu może dosyć wcześnie i szybko położyć jakąś presję na przeciwnika. Natomiast nie widzimy niczego takiego ze strony rasowego. Jak myślisz, w jakie strategie pójdą gracze? Nie, tutaj będą grali bardzo spokojnie, to jest mapa, która jak najbardziej pokazuje, będą, myślę, że będzie szybka ekspansja z jednej i z drugiej strony. Jeżeli ktoś będzie coś kombinował, cheezować, to szybciej to będzie Maestro, bo jest graczem ogólnie mniej znanym i ogólnie też słabszym, rasowy, grał też w teamie Acer, ale to bardzo krótko razem z Nerhio, trochę tam sobie pochodził. No jest graczem lepszym, zobaczymy jak mu teraz pójdzie. Miał dłuższą przerwę, chyba z 2 miesiące od grania. Co on tutaj może zrobić? No myślę, że jakoś standardowo. Co mamy? Techlaba, więc myślę, że może zacząć od Maruderów, ale... albo przynajmniej jednym Reaperem, żeby sprawdzić, co się dzieje. Widzimy, że Maestro podlatuje już swoją propką, natomiast tam czeka na niego Marines przeciwnika. Jednak rasowy tak, był wystarczająco szybki i ściągnął tego propka, zatem Proberto nie dowiedział się zbyt dużo, nie zobaczył tego powstającego Techlaba. To jest jedna z wielkich zalet dla Terran na tej mapie. Nie sądzisz, że tak naprawdę Marines są bardzo, ale to bardzo łatwo ściągnąć skautującego proba? No dobry gracz ściągnie skautującego proba na każdej mapie, słaby gracz nie ściągnie go, bo tylko każe atakować i nie dogoni, więc dobrzy gracze nie mają z tym żadnych problemów. No, ale na tej mapie ci Marinesi jakby mają większą szansę wyjść z baraków, zanim scout dojedzie. Na mapach na dwóch graczy albo na jakichś mniejszych mapach, jak na przykład Antigua Shipyard, często się zdarza, że ten prob dojeżdża, kiedy Marinesa jeszcze nie ma na stole. No to jest, to prawda, ale tak naprawdę nawet jeżeli ten Marines wjedzie do środka, ta próbka wjedzie do środka, to i tak nic wielkiego zwykle nie zobaczy, co najwyżej ile jest gazów. No i widzimy, że już jest ekspansja ze strony rasowego, więc wyskoczy, myślę, że będzie ten jakiś maruder, żeby zabić. Właśnie, są dwa marudery, widziałem szybko otwarcie u rasowego, dwa marudery, jest ekspansja w międzyczasie i taka lekka presja z jego strony. Czy mu się to opłaci? Wydaje mi się, że da radę. W ogóle, czy my powiedzieliśmy, co to jest za mecz? Nie powiedzieliśmy, że to jest Clan Wars, Maxu Play kontra Yulby, sorry, w lidze Pro CPU. I to jest pierwsze spotkanie, reszta aktualnie trwa w tym momencie na bieżąco. I my czekamy na to, co tutaj się wydarzy. A zatem dwaj maruderzy i jeden Marines ciągną już przez środek mapy. Przypomnę, jeszcze Steampack nie jest researchowany, dopiero się zaczyna. Natomiast czyżby, już przez chwilę myślałem, że jest Combat Shield, ale nie, jeszcze nie ma. Obaj gracze mają dosyć opóźnioną technologię ze względu na to, że wzięli szybkie ekspansje. Szybka ekspansja na mapie Tal'Dorei Maltar to jest jednak standardowa strategia. No i widzimy rasowy dobieg już do ekspansji przeciwnika. Próbuje na nią położyć jakąś presję. Pytanie, czy Maestro będzie w stanie się przed tym wybronić, czy będzie zmuszony do kancelowania ekspansji. Nie, jednak... No nie pozbył się, no widzimy, że nie pozbył się i już tutaj za chwilę jeszcze szybki force field niepotrzebny, za chwilę wybiegnie pierwszy, coś wybiegnie, nic nie wybiega. No i Stalker ale... zaraz też padnie, ponieważ Concussive Shells już zostało zrobione, no jakimś cudem ten Stalker uciekł, ale no szczerze mówiąc Maestro nie jest w tak dobrej pozycji, jakby chciał być. No, tylko nie mówię, jeszcze jest w bardzo złej pozycji, dwa marudery i
jeden Marines sobie poradził sobie bez większych problemów. Jeszcze od tyłu próbowałem go złapać i właśnie złapały już w tym momencie, złapały. Padnie Stalker i może jeszcze teraz rasowy atakować bez problemu, chociaż tu już powinien troszeczkę uważać. Większe mikro się przyda, ale to krok do tyłu, krok do przodu i widzimy, co się teraz doskonale dzieje. Ale Zeloty bardzo ładnie ściągają obrażenia. Pytanie, czy ten Stalker padnie? No na pewno padną zaraz ci maruderzy. Stalker chyba jakimś cudem przeżywa z 4 punktami życia, a zatem starcie, które było bardzo, ale to bardzo bliskie, jak na ten początkowy etap gry. No i teraz zobaczmy jednostki stracone, minerały stracone, no bardziej obejrzał tutaj Protoss, przede wszystkim musiał produkować jednostki ofensywne zamiast no, stracił Stalkera i prawda Sentry, to są bardzo drogie jednostki, lepiej ich nie tracić na początku gry, szczerze mówiąc. Tutaj mamy bardzo mocno teraz te chuje w tym momencie rasowy, jest faktorka plus 1 do ataku, jest steampack, cały czas też SCV-ki są w międzyczasie, jest też tarcza, combat shield, więc będzie, no i rasowy jest niestety przyblokowany, będzie po prostu szedł w takiej mięso, będzie szedł w piechotę na razie, po tym co najwyżej pójdzie tak, chyba medivaki. Tak, nie zapowiada się póki co żadna armia mechowa, widzimy, powstaje już starport po to, żeby były medivaki, nic wyjątkowego, nic odróżniającego to od standardowej gry, natomiast widzimy, że rasowy już bardzo ładnie swoją armię buduje, warto myślę o tym wspomnieć. Jedna ciekawa rzecz, że póki co to Maestro prowadzi w supply, pomimo tego jak ładnie rasowy produkuje, to Maestro ma znacznie więcej supply. Zobaczmy, jak to ma się na zakładce armii. No, nawet Maestro ma więcej armii supply, co jest dosyć ciekawe po tym, jak stracił tego pusza na początku. Aha, widzimy, że Maestro stawia jeszcze jedną ekspansję, ale sprawa jest taka, że co z tego, że ma większą armię, zanim dojdzie do przeciwnika, to będzie miał już większy rasowy. A rasowy ma troszeczkę lepszy dochód, ma mniej harwesterów, bo może mieć mniej harwesterów, a wyrównali się teraz z dochodem. Tak ale jest, są oczywiście ale mule robią swoje, mule zawsze pozwalają nam zbierać znacznie więcej zasobów niż pozwalają na to zwykłe SCV-ki. Mule ile przynosi? Bodaj 7? Czy się... Nie mam pojęcia, on przez cały czas, kiedy jest, zbiera około 280 minerałów, tak więc każdy wymuszony skan to jest 270 minerałów. Tak jest, to prawda. I więc na to trzeba liczyć. Na złocie to jest jeszcze więcej, więc w momencie, w którym jest mapa ze złotem, którą zabezpieczy teran, to jest już totalna inna. No ale ze strony Maestro muszę powiedzieć, że widzimy coś, co mnie troszkę dziwi. Przede wszystkim widzimy dwa forże. To mnie konkretnie nie dziwi, ponieważ dwa forże stały się jakby standardem ostatnio w rozgrywkach Protoss versus Terran. Dla Protossa szybkie upgrade'y +2/+2 to jest niemal kluczowa i wymagana rzecz w walce z Terranem. Natomiast widzimy masową armię Gateway'ów i dopiero teraz pada Templar Archives. A zatem, no szczerze mówiąc, Maestro może nie być gotowy na odparcie pusha ze strony rasowego, bo jeszcze nie ma żadnego area of effect damage. No, potrzebuje więcej tak naprawdę centrum, żeby złapać przeciwnika, kiedy ten na steampaku będzie chciał uciekać, ale wydaje mi się, że rasowy tutaj spróbuje zrobić takiego mini dropa, szybciutki scan, no i na dzień dobry obrywa jeden dust. Rasowy będzie chciał sprawdzić po prostu, jaką armię posiada przeciwnik, tak go wyczuć i widzi, że ten go nie atakuje. Czyli jest zbyt słabo, na razie są tylko zeloty, co jest centry, słyszałem steampack no, i teraz... No, są centry, czy będą odpowiednie forcefieldy? Są forcefieldy, natomiast... Ale słabe niestety, bardzo słabe. Był tutaj speed na tych zelotach, ale forcefieldy nie udano, o jednego forcefielda za mało i nie udało się tej armii złapać. Myślę, że nawet ten speed na zelotach sprawił, że te forcefieldy zadziałały właściwie na niekorzyść Maestro. Zauważ, że w tej bitwie, no wyszło to tak, że te forcefieldy właściwie bardziej odgrodziły drogę zelotom niż przeszkodziły Terranowi. No w tym wypadku wyszło tak z tego względu, że zabrakło jeden forcefield po prostu źle rzucony i nie zablokował drogi ucieczki większości armii i ta armia szybciutko sobie bokiem odtruchtała, ale już widzimy, że rasowy czeka na drop i będzie zaraz drop do bazy. Jest drop, a jednocześnie leci faktory. Zastanawiam się, czy mi te faktory wyląduje i czy będzie produkowało heliony, bo to też jest ciekawa taktyka. Raczej nie, chciał po prostu rasowy wylądować, żeby zablokować ekspansję, teraz zobaczę, że ekspansja jest już postawiona, więc na pewno coś podbiegnie pod tą faktorkę i to będzie dobry moment, żeby zrobić tego dropa ze strony rasowego, bo tam przeciwnik pewnie podejdzie z stalkerami i wyląduje jednak rasowy i coś wyprodukuje tak na złość. Nic nie będzie produkował, dwa stalkery no. Już wybudowane. Natomiast i Maestro musi strony. Się martwić, ponieważ drop już tuż, ale Maestro ma grupę stalkerów gotową po to, by odebrać tego dropa. Bardzo ładnie rozegrane ze strony Maestro, nie przejął się zbyt mocno tym dropem, a ten drop mógł zrobić poważne, ale to poważne uszkodzenia. No ale na szczęście Stalker tej grzecznie czekał, podejrzewał Maestro, co się dzieje. Faktorka za chwilę zacznie tutaj płonąć, widzimy, że gdzieś, ja widzę Planetary Fortress, jest
Tak, też jest Ghosty, do tego Miobis Reaktor, więc będą gracze po prostu czekali, żeby na środku mapy się najprawdopodobniej spotkać. A więc właśnie mamy drop raz, on wpadł do Naturala i czy da radę coś zniszczyć? Parę trubek padło, podbiega. No, ale te medivaki muszą uważać, dwa feedbacki, bardzo ładne i cała armia, no prawie cała armia została ściągnięta. Strasznie bliski pojedynek, mało brakowało. Tak chciałem powiedzieć, zanim ten się rozgadałeś troszkę o tym Planetary Fortress i Ghostie, chciałem powiedzieć, że są już High Templary i High Templary z feedback są bardzo niebezpieczne dla medivaków, które są w pełni naładowane, a takie też tutaj były. A tutaj przy okazji dowiedziałem się od Mido, że rasowy był w... No, naprawdę dałem się, że był Wacer. I pół roku nie grał, miał półroczną przerwę, więc po pół roku zaczyna grać. No i są cztery Ghosts EMP, będą mile widziane. I za chwilę jeszcze EMP wystarczy, no na pewno zero to oberwą bardzo mocno, trzeba będzie zneutralizować High Templar, jak się nie uda tego zrobić, no to wtedy armia Terrana zostanie po prostu zjedzona. No to jest moment w grze, gdzie tak naprawdę dla Protossa lepiej swoją armię rozdzielić albo przygotować do starcia w jakimś ładnym łuku. Póki co ta pozycja jest całkiem. Ta armia nie jest skupiona. O, i teraz się zrobiła w kulkę. No musi uważać przede wszystkim, żeby trzymać te High Templary z daleka od EMP. High Templarami najlepiej podchodzić w trakcie starcia. Wtedy nie obrywają zbyt porządnie i najlepiej trzymać je też osobno. No i dobrze jest też czasami jednego High Templara mieć właśnie z przodu armii, żeby zdążyć tak, zrobić albo feedbacka, albo Sandstorm. Ale trzeba zauważyć, że w tym momencie Protoss ma przewagę w upgrade'ach, jest 2-2, to byłby idealny moment do zaatakowania dla Protossa, bo Terran jest tylko 1-1, więc różnica byłaby znacząca. Na pewno Terranowi się nie opłaci w żadnym momencie robić shielda, no bo... No nie opłaci się, bo to szybko zostanie zdjęte no przez Ghost i EMP. Poprężyli trochę mięśnie przed sobą na środku mapy. Czyżbyśmy mieli za chwilę starcie? Nie, też na razie póki co chodzą jak takie wściekłe tygrysy, patrzą co ma drugi i na razie postanawiają nie atakować. No, rasowy musi uważać na swoje ghosty. Feedbacki na ghostach też potrafią zabić. Jeden ghost padł. Jeden feedback. Bardzo ładnie, bardzo feedback ładnie. Na tym High Templarze, już dwie jednostki zabite nawet. A więc pewnie to jest ten, który medivaka ściął. Tak jest, 100%. Powinien dostać więcej. Więc jeden ghost zdjęty, słyszałem steampaka Marinesa, tylko jeden Marines podbiegł zobaczyć co się dzieje i to był dobry moment do zaatakowania dla Terrana, który, są już Arkony, no ta armia Protossa się robi naprawdę potężna, jest niewiele mniejsza, a są te upgrade'y, czeka chyba rasowy na +2 do ataku, tak też jest, za chwilę będzie to gotowe i teraz... No, ale czy armia walka zaczyna się dokładnie w momencie, kiedy kończy się +2, +2, no i zobaczymy jak to wyjdzie, póki co zeloty otaczają armię Terrana, natomiast z tyłu jest bardzo dużo Stalkerów i Arkony, no chwilowo przechyla się wszystko. Jeden Storm nie uciekł, nie widziałem w ogóle EMP, żeby było rzucone. Było EMP, bardzo ładne na te Archony i Zeloty, natomiast ten Storm, myślę, przeważył kluczowy aspekt w tej walce. Teraz Stalkery zostały, uciekną, oczywiście szkoda ich tracić, natomiast armia Terrana jest w rozsypce, zostało kilka jednostek bardzo mocno zranionych. Ale też oczywiście biegną Zeloty w produkcji, kolejne jednostki, kolejne Command Center. Zobaczmy, jak bardzo mocno ekonomicznie gra Protoss. To już kolejna ekspansja, jedzie aktualnie na 3, wydobywa z 4 baz. Protoss dopiero teraz podleciał Command Center i będzie Terran oczywiście będzie wydobywał. Mm-hmm. No i leci również ten znany, wszystkim lubiany pociąg ze scefałek do kolejnej bazy. Na takie rzeczy trzeba uważać. Często ten pociąg jest łapany przez jednostki przeciwnika, a to jest najgorsze, co się może zdarzyć w ciągu gry. Tracisz od razu, właściwie wysyłasz na zniszczenie całą swoją armię. No ale widzimy, że Protoss ma już upgrade'y 3 do ataku, 2 do shieldów. Terran dopiero zaczyna robić te upgrade'y. Co więcej, Protoss już kończy trzeci upgrade shieldowy, a zatem Protoss w tej grze bardzo ładnie wygląda, jeśli chodzi o upgrade'y ekonomię. Czyli oczywiście Protoss robi upgrade do armor, nie do shielda, shield jest inny. Przepraszam, chodziło mi o armor, tak jest. Była próba dropu, czy zdąży coś zrobić? Jeden pylon padnie. A ile tych jednostek? Nawet nie. Czy zdąży? Nie padł nawet ten pylon, ale czy zdąży? I tu już dwa stalkery czekają na przechwycenie. Ale no dobra, w dobrym miejscu to zrzucił, może trochę pokarasować przeciwnika. Brakło blinka, brakło zdecydowanie blinka, prawda? No tak, ale to Blink nie zawsze, nie wszystko da się zrobić, tak Protoss ma bardzo mocną armię, rasowy ma tej problemy. Tak się rozglądałem, bo ta armia nie była zdecydowana co chce robić, zastanawiałem się czy nie ma tutaj gdzieś jakiegoś dropa z drugiej strony, to by się naprawdę rasowemu przydało, ale on na drugą stronę leci, tu już dwa stalkery czekają. Tak, jest, leci tyłem cały czas ten drop, dwa stalkery są tu na miejscu, nie jestem pewien czy rasowy zdąży się w ogóle rozładować, te dwa stalkery mogą zastrzelić tego dropa zanim jeszcze wyląduje. Boom. I w ten sposób padł cały biedny dropship.
współczuję zawsze tym jednostkom, którą siedzą w środku, bo tak naprawdę wolałyby zapewne wyskoczyć i powalczyć, a tu zostajesz zestrzelony, zanim jeszcze zdążysz powalczyć. No i teraz armie wychodzą i z jednej i z drugiej strony będziemy szli na wymianę baz. Nie, już Teran czeka. Wrócił się rasowy, no musi dobre EMP rzucić i teraz za chwilę będzie jakaś walka, jak żeby czołgi dobrze rozstawione, coś tutaj zrobić, armia została rozdzielona, High Templary są. No ale High Templary są skupione w jednym miejscu, musi tutaj bardzo maestro uważać, w jednym miejscu High Templary bardzo łatwo padną ofiarą EMP. No i będzie za walką, w dobrym miejscu stoi teraz rasowy, nie daje się otoczyć dzięki temu przeciwnikowi, ucieka i gdzie będzie te EMP, kiedy będzie te EMP, jeszcze EMP nie ma, było EMP. Prosto w High Templary, wszystkie High Templary zostały bez energii, jeden tylko ma Storma, ale bardziej puścił tego Storma w swoje jednostki niż w jednostki przeciwnika. Obecnie rasowy wygląda po prostu pięknie w tej bitwie, po stronie Protossa praktycznie nic nie zostało, jakieś zeloty jeszcze z tyłu dobiegają, próbują coś zrobić, ale to szczerze mówiąc będzie za mało na tą armię. No i oberwało się wszystko, wina była taka, ta armia ledwo się trzyma, no i ta armia się prosiła po prostu do tego jednego dobrze rzuconego Storma i byłoby to wszystko inaczej wyglądało. Cztery High Templary po prostu przyszły, oberwały i poszły, a teraz widzimy, że dochód jest cały czas większy dla Protossa, ale sprawa jest taka, że Teran idzie się przywitać z jego ekspansjami. Właśnie, to jest moment gry, w którym Teran ma zdecydowaną inicjatywę i właściwie obejmuje prowadzenie w tej grze. Protoss tak naprawdę nie ma się czym bronić, dopóki nie zbuduje wymaksowanej armii po raz kolejny, nie będzie mógł się wdawać w bezpośrednią walkę. Znaczy będzie mógł walczyć, bo widzimy, że trzy kolosy są już w produkcji, więc szybki switch tak naprawdę jest. Te trzy kolosy mogą być bardzo ważne, bo rasowy nie będzie miał czym odpowiedzieć, jeżeli jeszcze będą zeloty i kolosy na samym początku. Za szybko będą. Ale przegapione, cała linia probek, która uciekała, została przegapiona przez armię rasowego. Część z nich została złapana, ale myślę, że sporo z nich i tak ucieknie. No nie, jednak nie, uciekło wyłącznie jakieś tam 6-7. Ten bardzo... Dokładnie 7 ich uciekło. Bardzo blisko, bardzo blisko. No i teraz będą zeloty, archony i te kolosy, trzy kolosy to jest potężna armia, biorąc pod uwagę, że plus 3 do ataku, tutaj będzie miał z tym problem rasowy. No i myślę, że warto wspomnieć, że rasowy nie jest przygotowany na kolosy, nie ma póki co żadnego wikinga na mapie. Kolosy będą dla niego zaskoczeniem. I to dużym zaskoczeniem. No, tylko czy żeby do walki nie doszło, zanim te archony wymorfują, no są już archony, są kolosy. No i przed nami kolejne wielkie starcie. Myślę, że tutaj musi bardzo uważać maestro, ponieważ znajduje się w idealnym zasięgu EMP, jego armia praktycznie może zostać zniszczona. Jedno EMP było, na pewno, czy no, kolejne. No, ale większość ghostów padła. I jeden storm, też trzeba było uciec, no i wydaje mi się na to, że będzie miał teraz problem rasowy, mikruje, ucieka do tyłu, ale kolosy robią swoje teraz. Bardzo ładnie, kolosy wraz z archonami po prostu demolują armię Terana. Myślę, że głównie przez to, że rasowy tak naprawdę nie był przygotowany na tą kombinację jednostek, nie wiedział, albo też nie był w stanie się jeszcze przygotować, nie zdążył sprodukować troszkę jakichś wikingów. Większość armii miał na gruncie, a grunt został zjedzony przez zeloty High Templara i masę kolosów. Praktycznie armia złożona w większości zarała w efekt damage plus to mięso, nie sponsoruje nasz plus to mięso armatnie, którym są zeloty. A tutaj mieliśmy dropa chyba ze strony rasowej. Tak jest drop malutki walki. Tutaj na dole, co więcej, bardzo ładnie ustawiony, zeloty nie są w stanie tak dobrze podejść, jakby chciały, natomiast stalkery z góry ściągają wszystko i pomagają zelotom na dole, jednak tak czy siak, uwaga maestra została porządnie odwrócona. Wydaje mi się, że ten drop był wcześniej, on był, czy on coś zrobił, tak się zastanawiam. Zobaczmy jednostki stracone, workerów 19 zabił, więc raczej to nie tu było. Tak krąży ta armia wszędzie, gdzie się da cały czas, myślę, no, że jakiś co, drop powiem ci, że wszystko jest bardzo wyrównane. Jak sobie otworzysz Ctrl A, zobaczysz Army Supply, Worker Supply, to jest cały czas bardzo wyrównane. Natomiast myślę, że tutaj jakby Teran troszkę większą inicjatywę ma dzięki temu, że rozbudował się w wielu miejscach, no i te Planetary Fortress też pomagają się bronić przez jakimikolwiek pushami. No tak, ale są kolosy już z zasięgiem, więc Planetary Fortress dużo nie będzie robić, kolosy na odległość mogą atakować, zloty będą zapewne czekały grzecznie. No i ruszę teraz do ataku, są już wikingi, są cztery wikingi, więc chyba odpowiednia ilość tutaj na przeciwnika. No i teraz atakuje Planetary Fortress, to nie jest dobry pomysł. Ale bardzo szybko pada, nie stracił zbyt wielu zlotów w tym ataku. Cztery jednostki, ale to już po ale mamy kolejnego pusha.
Bardzo ładne EMP w sam środek poszły, w sam środek Archonów. Archony są praktycznie bez energii, ale jeszcze trochę próbują dożynać jednostki Terana. Natomiast te kolosy z tyłu zadają olbrzymie obrażenia, jednocześnie same też ponoszą straty od wikingów, które się tam znajdują. Wikingi nie atakują, dlaczego one uciekają? Powinny atakować te wikingi rasowemu i trochę zabrakło tej kontroli. Jeszcze EMP na kolosy, szybko one teraz padają. Udało się coś zrobić, no ale ekspansja rasowego padła. I wikingi jeszcze lądują, żeby tutaj trochę poatakować. I teraz sytuacja jest taka, jaki jest dochód? Dochód się bardzo mocno nie zmienił. Co jest ważne, mimo że stracił ekspansję rasową, nie stracił żadnego SCV przy tym. 16, 18 SCV przeżyło ten atak i to jest ważniejsze, no, bo ekspansja dzięki temu, że zaatakował, postawić. Prawda, od razu zaatakował i dzięki temu Protoss musiał się wycofać z tego starcia, nie mógł pozwolić sobie na dożynanie robotników. Tymczasem myślę, że zasoby powoli się graczom kończą. Zauważ, że Maestro ma jedną, dwie majnujące bazy, tutaj już prawie nic nie zostało, tutaj tak samo. Natomiast jeśli chodzi o Terana, jest ta jedna tutaj z tyłu i pozostałe są też wyczerpane. Nie, jeszcze jest jedna tutaj u góry, a zatem obaj gracze siedzą na dwóch majnujących bazach. A tu po bazach. Prawej stronie jest fajna sytuacja, rasowy ma ekspansję, a tam musiał postawić ją Maestro i nie wyszło. Podszedł Probo mi ten, Proberto tylko tak patrzy, co? Nie wierzę. I zeloty biegną, te zeloty na speedzie z takimi upgrade'ami są bardzo mocne, już biegną, zbierają się, 10 marinesów wyskoczy, 5 maruderów, jeszcze gdzieś tutaj jest Nexus, no proszę bardzo, Maestro. Zobacz jaki tupet. Bardzo mi się podoba to zagranie Maestro, stawia ekspansję tuż koło swojego przeciwnika. W ten sposób zmusza jakby Terana, żeby poszedł swoją armią dokładnie tam, bo jeśli tak nie zrobi, to w tym momencie będzie mógł i tak tą ekspansję zachować. Zatem bardzo ciekawe zagranie, co więcej bardzo ładna pozycja armii i mamy kolejną bitwę. Nie wiem czy armia Protossa była aż tak dobrze ustawiona, natomiast Hightemper ładnego Storma leci w sam środek, Maruderów i Marinesów, natomiast Zeloty ledwo, ledwo żywe. Co więcej, na mapie jest, wygląda na to 7 Archonów, olbrzymia ilość Archonów, olbrzymia ilość gazu, właściwie przepędza armia Terana zdecydowanie no jednym. Teraz już są posiłki, no te Archony są zbyt potężne. EMP, EMP, zaraz będzie EMP rzucone, jedno na razie. Jeszcze jedno by się przydało EMP i wygląda to, że jednak rasowy na... jest, rasowy przedziwi. I mamy GG ze strony rasowego po czymś, co było bardzo, ale to bardzo wyrównanym pojedynkiem. Zatem gratulujemy rozegrania takiego ładnego pojedynku graczom. No i wracamy do Was z kolejną grą. Tymczasem znowu będzie overlay i animacja, zatem Emilu, poproszę Cię na chwilkę, żebyśmy dobrze oboje się zamknęli. Dobrze, ja się zamknę sam w sobie i tylko zmienię jedno ustawienie na streamie. Za chwilę do Was wracam.